Wasza Eminencjo, najdostojniejszy księże kardynale, od lat obrońco świata pracy, męczenniku stanu wojennego, pełen szacunku dla każdej pracującej dłoni. Wasze Ekscelencjo, księże biskupie, duszpasterzu świata pracy na terenie naszej ojczyzny, zatroskany o dobro każdej robotnicy, każdego robotnika. Czcigodny Ojcze Generale, z całą wspólnotą paulińską, tak nam bardzo drogą, drodzy bracia w kapłaństwie, duszpasterze, diecezjalni świata pracy i przyjaciele świata pracy, siostry zakonne, szanowni przywódcy związkowi, Związku Solidarności, w osobie pana Piotra Dudy, a także innych związków zawodowych, szanowni parlamentarzyści, dostojne poczty sztandarowe, ukochani ludzie pracy, gospodarze dzisiejszej uroczystości, drodzy pielgrzymi z kraju i zagranicy. W Ewangelii dzisiejszej usłyszeliśmy ze strony Pana Jezusa przedziwne zaproszenie. Zostało ono wypowiedziane w dowód uznania za wyznanie wiary złożone w imieniu wszystkich apostołów przez świętego Piotra. Co prawda, spojrzenie świętego Piotra na misję Chrystusa dalekie było podówczas od doskonałości, za co zresztą Pan Jezus upomniał księcia apostołów. I chyba też z tego względu skierował do nich, ale też z myślą o nas, to zaskakujące zaproszenie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Zaskakująco wygląda tego rodzaju zachęta, zwłaszcza kiedy na nią patrzymy i w nią się wsłuchujemy, mając w świadomości natłok reklam i wszelkiego rodzaju propagandy. Prześcigają się właściciele, przepychają się handlowcy, byleby tylko swoją propozycję przedstawić jako coś najlepszego i najtańszego zarazem. Nie ma miejsca na krytycyzm, nie ma mowy, aby ktokolwiek troszczył się o prawdę. Chrystus postępuje inaczej, stawia jasno sprawę. I cóż się dzieje? Oto ludzkie socjotechniki, różnego rodzaju chwyty nie trwają długo, a nierzadko towarzyszą im złorzeczenia i klątwy za naciąganie czy wprost oszukiwanie. Tymczasem zaproszenie Chrystusa jest wciąż aktualne. Mijają wieki i nie brakuje nadal tych, którzy są gotowi postawić na krzyż. Czy sam ten fakt nie jest dla nas zastanawiający? Czyż nie zmusza nas do zmiany naszych opinii na temat wielu decyzji i wielu wyborów? Krzyż jest wciąż najpewniejszym drogowskazem. On trafia do naszych umysłów, do serc jego program i jego motywacja. Zgromadziliśmy się w tych dniach na Jasnej Górze, aby dziękując Panu Bogu za możliwość pracowania, równocześnie prosić o błogosławieństwo na przyszłość. W ciągu bowiem minionych wieków, tysięcy lat, nie było wśród ludzi kłopotów z pracą,
Było jej nawet nazbyt wiele i była nadto ciężka. W obecnej zaś dobie zaczyna brakować i doświadczy o czymś, czego nie można traktować zbyt powierzchownie. To zjawisko budzi poważny niepokój. Uderza przecież w bezpieczeństwo, w przyszłość człowieka. Jakie są tego przyczyny? Odpowiedź nasuwa się sama, kiedy przypomnimy słowa Pisma Świętego dotyczące pracy. I tak stworzył Bóg człowieka, czytamy w Księdze Rodzaju, na obraz swój. Stworzył go na swoje własne podobieństwo. Stworzył mężczyznę i niewiastę i pobłogosławił im, mówiąc: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, zaludniajcie ziemię i bierzcie ją w posiadanie. Człowiek od początku swego istnienia bierze ziemię w swoje posiadanie, a czyni to poprzez pracę, dzięki pracy. W ten sposób praca jest jakby dalszym ciągiem stwarzania, ponieważ dzięki niej pojawiają się nowe dzieła, żywe i martwe. Brać w posiadanie nie oznacza przecież zniewolenia. Brać w posiadanie w języku biblijnym oznacza uważać ją za coś własnego, a więc coś takiego, co zasługuje na opiekę i troskliwość, co też zakłada dobrą wolę i zaangażowanie. Wedle Norwida praca ma jeszcze większe zadanie. Ma nas prowadzić ku zmartwychwstaniu. Pisze on: bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno po to jest, by zachęcało do pracy, praca by się zmartwychwstało. Ale ten cel można osiągnąć tylko wówczas, gdy się jest wolnym. I znowu Norwid. Wiadomo jest wszystkim na świecie, że praca odnosi się swoją dzielnością i obfitością do miary wolności. Gdzie więcej wolności, tam i pracy więcej. I o ile wolniejszym społeczeństwo, o tyle dzielniejszą jest praca. Zaprawdę odpowiadam na pytanie, co jest praca? Praca jest tak dalece samodzielnością, iż najemnik brukujący ulicę, jeśli tylko tak jak drudzy, ręką rusza, a nie wkłada w robotę swego oryginalnego akcentu, to próżnia. Wedle Norwida istnieje ścisła więź pomiędzy pracą i wolnością. Tam, gdzie brakuje pracy, widocznie nie dostaje, brakuje wolności. We wszystkich swoich wymiarach i we wszystkich przestrzeniach odczuwaliśmy to wyjątkowo dokuczliwie w latach komunizmu. To dlatego przemianie na lepsze dał początek błogosławiony Jan Paweł II, przywołując Ducha Świętego, Ducha Wolności, prosząc go o odnowę. I ta chwila nadeszła. Obudził się naród stęskniony za wolnością. Powstała Solidarność. Powstanie Solidarności dał nowy impuls wszelkim organizacjom związkowym, a zwłaszcza tym, które do II wojny światowej udawały, że są związkami krępowane na różne sposoby, poddane całkowitej zależności od jednej partii. To wtedy, podczas wakacji 1980 roku, zaczęły się dziać rzeczy nadzwyczajne. Ruszył Lublin, dał sobie znać Gdańsk, Gdynia i Elbląg oraz Szczecin. Śląsk nie mógł pozostać w tyle. Rzecz okazała się dziwną. Powstali rolnicy,
Ożywiły się wszelkie zakłady pracy, szpitale i szkoły, a nawet służby mundurowe zatęskniły za wolnością. Ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od krzyża na bramie stoczni. Od tego krzyża, któremu wiele lat potem nie pozwolono pozostać na krakowskim przedmieściu, jakby obawiano się, aby kolejny raz nie przemówił z całą mocą, autentyczną wolnością. Potem był obraz częstochowskiej matki i wreszcie podobizna błogosławionego Jana Pawła II. I dużo, dużo kwiatów i moc ludzi. Brama wprawdzie była zamknięta, ale to tylko pozór. Mimo jej żelastwa ludzie rozumieli się doskonale. Po obu stronach zaczęli odkrywać wagę jedności, wspólnego działania, życzliwości, czyli solidarności. Solidarni. Nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek, podwolny kraj, spokojnie kładź fundament. Przemówił mocno, godnie i z głębokim przekonaniem Jerzy Narbut, prześladowany od lat, pozbawiany możliwości drukowania swoich dzieł, tym silniejszy okazał się jego głos. Tym bardziej przekonujące były dalsze słowa, zresztą przypomnijmy je sobie. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Mocne te słowa dotarły wszędzie. Nie zabrakło do nich melodii i popłynęła ta pieśń wolności, nietypowej, ale rzeczywistej. Krzyż prowadził, krzyż trwał. Matka Najświętsza, ufna, pełna niepokoju, pokrzepiała wszystkich po jednej i po drugiej stronie bramy, coraz bardziej osłabiając znaczenie od lat obecnej w naszym życiu żelaznej kurtyny. Po jednej i po drugiej stronie był Jan Paweł II, bo był tam Kościół. Coraz mniej z nas pamięta księdza Henryka Jankowskiego. Mało kto przypomina sobie ojca Franciszka Habierskiego, kapucynek z pobliskiego kościoła świętego Jakuba podążał za bramę z Panem Jezusem, z rozgrzeszeniem i otuchą. I tak dzień po dniu. I coraz jaśniejsze postawy, coraz bardziej odważne postulaty dawały sobie znać w zaproszeniu na tegoroczną pielgrzymkę. Ksiądz biskup Kazimierz Ryczan, krajowy duszpasterz ludzi pracy, napisał: w domu Kościoła każdy jest bliźnim, każdy jest różny, każdy jest ważny. W domu Kościoła władza jest służbą drugiemu człowiekowi i społeczeństwu. W domu Kościoła niesprawiedliwość jest grzechem, a gorszycielom lepiej byłoby uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć w otchłani. To przed laty, w owych dniach zrywu, zaczęło się nam wydawać, że cała Polska jest takim wielkim kościołem, bo właśnie tak ludzie myśleli, jak pisze duszpasterz pracy. Tak to czuli, tak silny był duch Jana Pawła II, tak wielka była wiara, tak gorące oczekiwania i to wszechogarniające pragnienie pełnej wolności. W tym też Kościele Duch Święty znalazł drogę do ludzkich umysłów i serc, do ludzkiej woli. Gdzieś daleko oddalił się egoizm, interesowność, pogubiły się klasy,
Wszyscy stanowili jedno w ogromnej większości i wszyscy zapragnęli zabiegać o to samo, zwłaszcza o poszerzenie przestrzeni wolności i sprawiedliwości. Tym wartościom są bowiem poświęcone wszystkie sierpniowe postulaty od 1 do 21. Nawet tam, gdzie jest mowa o podwyżkach, odczuwamy tchnienie tych cnót. Nie chodziło przecież o nadzwyczajne sumy. Strajkujący zabiegali jedynie o godniejsze życie, a do tego potrzebna jest godziwa zapłata. A dzisiaj wielu przyznaje się do solidarnościowego rodowodu. Ale jak to rozumieć, skoro przed laty zabiegali o wolne soboty, o przejście na emeryturę w wieku lat 50 dla kobiet i 55 dla mężczyzn, a czego domagają się obecnie i do tego nie oferując żadnej pracy. Jest w dawnych postulatach mowa o pełnej wolności w przestrzeni medialnej. A czym wytłumaczyć to obstrukcyjne działanie samozwańczych właścicieli przestrzeni medialnej w odniesieniu choćby do telewizji Trwam? Dlaczego lekceważy się te 2 miliony przeszło ludzkich głosów? A przecież to trzeci postulat mówi, że należy udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. Jak to się więc ma do naszej rzeczywistości? I można by przytaczać wiele innych odstępstw od tego, o co rzekomo dawni współcześni rządcy naszego państwa walczyli. Naliczylibyśmy 14 postulatów, które nie są zachowywane obecnie. A więc, kochani tak zwani solidarnościowcy z ekip rządzących, jak to jest z waszą pamięcią? Jak to jest z wiernością słowu? Tymczasem odejście od ducha zrywu solidarnościowego jest jeszcze wyraźniejszy i bardziej niebezpieczny. Jan Paweł II pisał: Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi o tym serce. Czy naprawdę mówi każde polskie serce właśnie o tym? A papież pisze dalej: Gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb, pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Czy o tym myślimy, kiedy widzimy, jak pustoszeją nasze wioski i miasta, jak nasi rodacy zmuszani są do opuszczania ojczyzny i nie ma odwołania w odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Pytania o niesprawiedliwość, o marnowanie majątku publicznego, o rozkradanie przedsiębiorstw. Odpowiedzią są cyniczne kpiny. Kpiny z człowieka, kpiny z obywatela, kpiny z Polaka. Dobrze to przewidział Norwid. Kiedy bolał między innymi w związku właśnie z przymusową emigracją. Ale wtedy to była emigracja związana z ucieczką przed prześladowaniami od obcych. Pisze tak: Kiedy kto arystokratą, niech będzie delikatnym i artystycznie niebieskim jak Perykles. Kiedy kto demokratą, niech będzie szlachetnie, dumny jak Kato i pracowity i cichy. Jednych i drugich
Nie widziałem i chyba nie widać. Ale widziałem amfibię bez charakteru, lokaje i zalotniki, czasów złodziei i szarlatany, modlący się jak ich niewolnicy, żony, ale niemocni słowa świadectwa wyrzec i kroku postąpić prawego. Goni gotowi wylać morze krwi, ale kilka wyrazów prawdy nie powiedzą i umyją ręce i będą na trzy korony Ojca Świętego śmieciami rzucać. Męczeństwo bez wyznawstwa, szlachectwo bez szczerości i otwartości słów, demokracja bez pracy i charakteru, gałgaństwo, pisał do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Święty Jakub w drugim dzisiejszym czytaniu wzywa nas, abyśmy zabiegali o zgodność pomiędzy wiarą a postępowaniem. Jaki z tego pożytek, pisze: bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. A więc potrzebny jest czyn. Gołym okiem widać, że taka potrzeba istnieje w naszej rzeczywistości. Nie przychodzi to łatwo. We współczesnym świecie na pierwszym miejscu stawia się zysk. Nie patrzy się na to, że ktoś może z tego powodu ponosić duże straty, że nie jest w stanie utrzymać siebie i rodziny. I dlatego rola związków zawodowych jest nie do przecenienia. Z tym jednak, że warto często przypominać pewne etyczne założenia. Warto też nawiązać do przeszłości, zwłaszcza do tych doświadczeń, jakie Europa zdobyła dzięki etyce chrześcijańskiej poprzez działalność cechów. Cechy stały na straży właściciela, wymagały od niego kwalifikacji, sumienności. Nie było mowy o jakimkolwiek nadużyciu. Cechy brały pod swoją opiekę pracowników, których nie wolno było krzywdzić i należało traktować niemal jak członków rodziny. Wreszcie dzięki cechom jakość wyrobów musiała być pewna. Jakiekolwiek w tej dziedzinie nadużycia były nierzadko karane pozbawieniem właściciela wykonywania danego zawodu, prowadzenia warsztatu. Niestety, w czasach gwałtownie rozwijającego się przemysłu szybko zapomniano o cechowej formacji, a ich następcy, czyli związki zawodowe, głównie musiały się koncentrować na walce o sprawiedliwość dla robotników. Wskutek tego ta jednostronność doprowadziła do rozejścia się właściciela z wykonawcą, a na koniec i z produktem. Rozbicie takie trwa nadal. Nie wiem, czy jest możliwe w naszych czasach powrócić do tamtej harmonii pracownika, wyrobów i właściciela. Ale z etycznych doświadczeń warto jednak korzystać, ponieważ szczególnie pracownik jest zagrożony, najbardziej zdany na łaskę i niełaskę coraz to silniejszych właścicieli, niekiedy zupełnie anonimowych, dziwnych, bezpaństwowościów. Stąd wypływa potrzeba udoskonalania form ochrony praw pracowniczych. Ważna jest jedność wszystkich związków. Podkreślam wszystkich. Odwołujemy się najczęściej do solidarności, gdyż to dzięki niej mogły powstać inne rodzaje związków. Ale miejmy na myśli każdą organizację, która strzeże sprawiedliwości, z którą nie jest najlepiej także i z tego względu, że w tej dziedzinie nie można liczyć zbytnio
na pomoc ze strony struktur państwowych i to jest dla nas wyjątkowo bolesne. Natomiast niesprawiedliwości jest dużo. Ksiądz Piotr Skarga pyta, w tym roku obchodzimy 400 lat od jego śmierci. Przetoć cały będzie, gdy się dom wszytek królestwa obali, a okręt się ze wszystkim zanurzy. A my, o pospolitym radząc, jeden stan ucisnąć, a drugi podnieść chcemy. Duchowny stan poniżyć i zniszczyć, albo szlachecki na górze postawić usiłujemy. Kmiotki i poddane gubić, a sami sobie folgować w poborach i innych ciężarach chcemy. Nie tak, bracia, złe ręce, jedna jest chora, obie zdrowe być mają. Upływa 400 lat od śmierci kaznodziei, a co się daje zauważyć? Te same problemy, taka sama agresja względem Kościoła i taka sama bezkarność możnych tego świata. O ratunek nie jest łatwo, zwłaszcza kiedy chore są najwyższe władze Rzeczypospolitej. Widać to zwłaszcza na przykładzie Sejmu. Cóż będzie po waszych Sejmach, mówi Skarga, które tyle samo na oddalenie i leczenie przygód i złych razów Rzeczypospolitej wam zostały. Jeśli z różnymi wiatry i niesfornymi myślami na nie się zjedziecie i owszem, Sejmy, które wam były lekarstwem na wszystkie Rzeczpospolitej choroby, wiatr się wam obróciły, bo na nich więcej niezgód i odrażania myśli jeden od drugiego i stanu od stanu przyczyniacie. Na nich się buntowania i sedycje je rodzą, jakby to żywcem zostało wzięte z bieżących naszych doświadczeń. A przecież to 4 wieki temu było to wygłoszone i napisane. Skutkiem zaś tego wszystkiego są słabości prawa. I znowu Skarga. Jest i druga choroba królestw, dla której umierać i ginąć muszą, a Pan Bóg je wykorzenia. Prawa i statuty, złe, a niesprawiedliwe, którymi ludzie, zwłaszcza ubodzy, bo panom i możnym rzadko prawa szkodzą, uciśnieni, ubodzy do Pana Boga o pomstę wołają. A powinno być inaczej. Lecz wszystko na tym zależy, aby prawa były sprawiedliwe, wszystkim pożyteczne, cnoty, a na więcej bogobojność szczepiące, chwały czci boskiej ochraniające, a na koniec dobrą egzekucją i karnością opatrzone. Bo które ustawy sprawiedliwości w sobie nie mają, a jaką krzywdę ludzką pokrzywione są, nie są prawa, ale złość szczera, gdyż sprawiedliwość jest fundamentem wszystkiej Rzeczypospolitej. Które jej królestwa nie mają sprawiedliwości, mówi święty Augustyn, nie królestwami, ale rozbójstwem nazwane być słusznie mogą. Mądry to człowiek, ten nasz kaznodzieja sejmowy, jakże aktualny także i na nasze czasy. Wprost jakby na dziś te słowa. Straszliwe kłopoty mamy z prawem. Stałe nowelizacje, pogmatwały jeszcze bardziej i tak mało jasne przepisy. A cóż dopiero, gdy weźmiemy pod uwagę egzekucję praw. Kto jest za nią odpowiedzialny?
Sejm powinien w tej materii kontrolować rząd. Jedynie Sejm może rząd kontrolować, a jest całkiem odwrotnie. Sejm zupełnie nie wypełnia swojej podstawowej misji. Tak czyni większość. Opozycja jest totalnie torpedowana. I za co więc posłowie biorą pieniądze? Wszystko się pomieszało. Gorzej jeszcze, bo wychodzi na to, że to nie Sejm kontroluje rząd, ale rząd steruje wbrew konstytucji Sejmem. A nawet może nie rząd, może to robi jedna partia. Czy można sobie wyobrazić większe zagrożenie dla demokracji, jak tego rodzaju podejście? Czy można sobie wyobrazić, jak to się stało, że cofnęliśmy się w tej dziedzinie 30 lat do tyłu? Czy można sobie? Czy dziwią nas te potworne nadużycia, ta wzrastająca odległość, dystans pomiędzy bogacącymi się na koszt innych, a biedniejącymi obywatelami? Parę dni temu jeden z prominentnych posłów partii rządzącej chwalił się, że w Polsce wynagrodzenie średnio wynosi około 3000 zł na jednego. Tylko chyba udawał, że nie wie, że ta średnia bierze się stąd, iż jeden otrzymuje 110 tysięcy miesięcznie, a 50 dostaje zaledwie po 1000. Razem dodane, podzielone przez 51, otrzymamy 1000. To wcale nie oznacza rozwoju społecznego. To jest ciągłe cofanie się. Ale inaczej być nie może. Jeśli się przepłaca wykonawców z racji chyba na arystokratyczne ambicje, których nie wiadomo skąd nabrali nasi rządzący. Dawniej na każdego 1 maja trzeba było malować wszystko, byle jak, ale chociaż na dzień musiało być kolorowo. To nic, że za tydzień na murach Lisiai było jeszcze więcej. Teraz to samo robimy. Wystarczy euro i znowu. To nic, że nawet minimalnego sukcesu nie odnieśliśmy, ale trzeba się pokazać. A po jakimś czasie drogi się rozłażą. Swoim podwykonawcom nie ma czym płacić. Upadają przedsiębiorstwa. Wzrasta bezrobocie. Ale obcy załatwili to wszystko wcześniej. Książęce gesty mają nasi ministrowie. Tylko jeśli nie są one oparte na własnym dorobku, uczciwie zgromadzonym, to przestają być gestem. Są pospolitą kradzieżą, są największym grzechem, bo dotyczą okradania swoich obywateli, zwłaszcza najbiedniejszych. Nie tędy prowadzi droga do rozwoju autentycznego, jakiegokolwiek dobrobytu. Nie tędy. Sejm jawnie nie wypełnia swojej podstawowej misji. Nie kontroluje rządu. Powinien być rozwiązany. Nie pełni swojej zasadniczej funkcji. Większość rządowa blokuje każdą inicjatywę. W ten sposób powraca liberum veto,
groźniejsze niż dawniej. Bo matematycznie osadzone na liczbie posłów, choć dalekie od odpowiedzialności i dlatego rzeczywiście rząd zawsze się wyżywi. Tylko przed Polakami robi się ciemno na drogach, chociaż z małymi wyjątkami mogą opuszczać swoją ojczyznę i stawać się żebrakami świata. Cóż to za perspektywa? Czy o to nam chodziło? Czy na tym zależało tym, którzy przed laty walczyli o niepodległość, o wolność, o sprawiedliwość, o równość dla wszystkich? Co się dzieje z ludzkimi sumieniami? Nie o to walczyli powstańcy XIX wieku, partyzanci. Nie za to byli prześladowani obrońcy sprawiedliwości. Panowie, chciałby się powiedzieć, zwracając się do rządzących, przepraszam, ale trzeba to powiedzieć. To nie ta droga, to hańba i wstyd dla rządzących. I dziwić się nie trzeba, że gdy jesteście w ławach rządowych podczas obrad sejmowych, to stać was tylko na cyniczne uśmiechy i narzucane gromy na posłów. Co więcej, posłów usiłujących pełnić swoją wolę i próbujących was kontrolować zgodnie z obowiązkiem, traktujecie jak chłystków z obrzydliwą wyższością. Może nas napawać bólem, że nawet na cmentarzach, nawet w świątyniach społeczeństwo nie wytrzymuje i kiedy dostrzega tych, którzy mają wiele twarzy i różne słowa na różne okoliczności, zaczyna protestować. Nie jest to godne pochwały. Trudno sobie to wyobrazić, ale jednak nie zapominajmy. To przed wiekami w stosunku do takich ludzi nie kto inny, ale najmiłosierniejszy Chrystus użył bardzo wyraźnego określenia, groby pobielane. I dlatego trzeba, żeby to dotarło do nich, żeby to zrozumieli, bo trzeba przecież myśleć o nawróceniu, o poprawie. Nie można patrzeć beztrosko na to, co się dzieje. Gdzie się dotkniemy, to zaraz smród i sądownictwo, i prokuratura, i oświata, i służba zdrowia, administracja. Z boleścią to mówimy. Żal nam naszej ojczyzny. Żal każdego Polaka. Żal każdej Polki. Wielkim prorokiem okazuje się być błogosławiony Jan Paweł II. Wiedział, że nie da się czegokolwiek poprawić, jeśli nie będziemy mieli ludzi sumienia. I dlatego wołał o ludzi sumienia i modlił się o nich. A my, zgromadzeni tutaj przed tronem naszej Matki, ponawiajmy nasze gorące modlitwy, wołajmy: Duchu Święty, Duchu Święty, daj nam, daj Polsce ludzi sumienia. A jak trzeba, umiejmy wyruszyć na ulicę, wziąć udział w manifestacjach z pokorą. Z pokorą, z kulturą, z cichością, z chrześcijańską pieśnią, z patriotycznymi wezwaniami,
jeszcze ten przywilej nam pozostał. Nie docierają nasze głosy do urzędów, nie docierają do różnych osób odpowiedzialnych. Dlatego twórzmy tę wspólnotę, która publicznie śle swoje modły do Pana, Króla całego świata, aby nam dopomógł, żebyśmy mogli patrzeć na wszystkich naszych rodaków, na tych, co u góry i na tych, co u dołu. Przede wszystkim z ufnością, że spotkamy tam człowieka sumienia. Za księdzem skargą błagajmy. A któż Tobie podobny, Panie, w dobroci i miłosierdziu? Ty znosisz nieprawości, miesz grzech tych ostatków ludu Twego i dziedzictwa Twego. Nie rozpuścisz już dalej gniewu Twego, bo się Ty miłosierdziu kochasz. Obrócisz się do nas i zmiłujesz się nad nami i złożysz z nas złości nasze i wrzucisz w głębokość morską wszystkie grzechy nasze. Ujścisz się nam w prawdzie Twojej dla najmilszego Syna Twego, Jezusa Chrystusa i niewinnego rozlania krwi i śmierci Jego, który z Tobą i z Duchem Świętym króluje, Bóg jeden na wieki. Cóż możemy dodać do tej przepięknej modlitwy? Jedynie dodatkowe błaganie o miłosierdzie. Zmiłuj się, Panie. Zmiłuj się nad Polską. Zmiłuj się nad nami. Jedno obiecujemy. Nie zapomnimy o krzyżu. Bo tylko w krzyżu może być nasza odnowa. Może być nasze zbawienie. Amen.